Był chorobliwie otyły. Jadłem, żeby zagłuszyć ciągły głód. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Wyglądała, jakby ktoś oblał ją wrzącym olejem. Byłam przerażona. Za chwilę dwa przypadki medyczne, które zadziwiły lekarzy. 10-miesięczna Julie McCauley zapada na wietrzną ospę. Dwa dni później ciało dziewczynki pokrywa się tajemniczymi pęcherzami. Patrzyłam, jak moja córka umiera na moich oczach. Mogłam tylko modlić się, żeby jakimś cudem przeżyła. Następnie, w dzieciństwie Connor Haybach był typowym niejadkiem. Ale w wieku 12 lat gwałtownie tyje i zjada wszystko, co wpadnie mu w ręce. Wygrzebywał jedzenie ze śmietników. Wpadliśmy w panikę. Byłem bezradny. Niezwykłe przypadki medyczne. W roku 1991 35-letnia Jane McCauley mieszkała samotnie w Denver w Colorado, gdzie z ogromnym zaangażowaniem prowadziła biuro podróży. Nie miałam czasu na życie towarzyskie. Zaczynałam pracę o 7 rano, a kończyłam późno, nawet o 23. Ale wkrótce po 35 urodzinach Jane zakochuje się. Poznałam kogoś, ale nic z tego nie wyszło. W nowy rok poszłam do lekarza z objawami grypy. Byłam zaskoczona, kiedy powiedział: gratuluję, jest pani w ciąży. Ta wiadomość bardzo mnie ucieszyła, ponieważ od dawna marzyłam o dziecku. Postanowiłam zatem urodzić i wychowywać je samotnie. Nasza rodzina jest bardzo zżyta, dlatego chętnie pomagaliśmy Jen. Julie urodziła się 2 września 1993 roku. Była śliczną, zdrową dziewczynką. Najchętniej zostałabym z nią w domu, ale musiałam wrócić do pracy. Dlatego zajęła się nią moja mama. Jen była wspaniałą matką. Przez pierwsze 9 miesięcy Julie szybko się rozwija. Zaczęła raczkować i gaworzyć we właściwym czasie. Niczym nie różniła się od innych dzieci. Ale gdy Julie kończy 10 miesięcy, dzieje się z nią coś bardzo złego. Pewnego ranka wyszłam spod prysznica i zobaczyłam, że Julie jest całkowicie sztywna. Była blada jak ściana. Jej oczy i usta były szeroko otwarte. Nie wiedziałam, co się z nią stało. Natychmiast wezwałam pomoc i czekałam, pełna obaw. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzają, że wszystkie czynności życiowe dziewczynki są w normie, ale Julie jest wciąż sztywna. Po chwili sytuacja się zmienia. Nagle pojawiły się drgawki. Karetka zabrała ją do szpitala. Tam wykonano tomografię, aby sprawdzić, czy nie ma guza albo krwawienia wewnątrz mózgu. Byłam śmiertelnie przerażona. Ale wyniki nie ujawniają niczego niepokojącego. Nie było żadnego guza ani krwawienia. Powiedziano mi, że Julie miała duży napad padaczkowy. Duży napad padaczkowy charakteryzuje się utratą przytomności oraz gwałtownymi skurczami mięśni. Byliśmy zaskoczeni, ponieważ nikt w naszej rodzinie nie cierpiał na padaczkę. Lekarze uspokajali mnie, że mógł to być odosobniony napad, który więcej się nie powtórzy. Lecz 2 tygodnie później następuje kolejny.
Szykowałam się do pracy, gdy zauważyłam, że znów ma atak. Serce mi zamarło. Chwyciłam ją i zabrałam do lekarza, który stwierdził, że Julie ma padaczkę dziecięcą. Padaczka dziecięca cechuje się silnymi i gwałtownymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu, co prowadzi do napadów drgawek. Lekarz powiedział, że napady mogą występować bez przyczyny i przepisał Julie lekarstwo, które miało ograniczyć ataki. Podawałam jej po 3 tabletki 2 razy dziennie. Przez 2 tygodnie wszystko było w porządku. Ale gdy wydaje się, że najgorsze minęło, Jean zauważa, że coś złego dzieje się z okiem Julie. Spuchła jej prawa powieka. Moja mama przypuszczała, że może to być reakcja alergiczna. Kiedy wróciłam z pracy, lewe oko również było opuchnięte. Z trudem je otwierała. Zmierzyłam jej temperaturę, miała ponad 38 stopni i była bardzo niespokojna. Zatelefonowałam więc do lekarza i umówiłam nas na wizytę. Julie została dokładnie zbadana. Lekarka zajrzała do ucha i zauważyła w środku pęcherzyk wypełniony płynem. Uznała, że Julie ma infekcję ucha, a opuchlizna oczu spowodowana jest zapaleniem spojówek. Przepisała antybiotyk i zaleciła w dalszym ciągu podawać lekarstwo na padaczkę. Martwiłam się chorobą córki, ale lekarka uspokoiła mnie, twierdząc, że za 3-4 dni mała poczuje się lepiej. Lecz kilka godzin później przerażona matka zauważa kolejny zatrważający symptom. Na ramieniu Julie pojawiły się 3 pęcherzyki. Były wypełnione płynem i miały wielkość gumki od ołówka. Nie miałam pojęcia, co robić. Moje dziecko było bardzo chore. Niezwykłe przypadki medyczne. Po 2 atakach drgawek 10-miesięczna Julie McCauley przyjmuje leki przeciwpadaczkowe. Wkrótce pojawiają się u niej dziwne, pozornie niezwiązane ze sobą objawy. Zapalenie spojówek, infekcja ucha i pęcherze na plecach. Za dużo rzeczy działo się naraz, dlatego natychmiast pojechałyśmy do lekarza. Po dokładnym badaniu wszystko wydaje się jasne. Oprócz zapalenia spojówek i ucha, przyplątała się jeszcze wietrzna ospa. Ospa wietrzna to choroba zakaźna wieku dziecięcego, cechująca się gorączką i powstawaniem na skórze pęcherzy. Lekarka uprzedziła mnie, że w najbliższym czasie pojawią się nowe pęcherzyki, ale za kilka dni wszystkie znikną. W ciągu 24 godzin u Julie występuje wysoka temperatura, niechęć do jedzenia i picia oraz dalsza ekspansja pęcherzyków. Zmiany skórne objęły całe ciało. Pojawiły się na ramionach, na twarzy, a nawet w ustach. Julie nie chciała nic jeść, ponieważ miała kłopoty z przełykaniem. Kiedy gorączka podskoczyła do 39,5 stopnia, uznałam, że nie ma na co czekać i zawiozłam ją do szpitala. Lekarka zbadała Julie i stwierdziła, że to wyjątkowo ciężki przypadek ospy wietrznej. Od razu podłączono ją do kroplówki, aby nie dopuścić do odwodnienia i móc podawać lek przeciwpadaczkowy. Julie zatrzymano w szpitalu, ale zdaniem lekarzy nie ma powodu do obaw.
Pozwolono mi z nią zostać. Pilnowałam jej w nocy i wiedziałam, jak tworzą się nowe pęcherze. Mała krostka zmieniała się w wielką plamę wielkości ćwierć dolarówki. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Pęcherze pokrywały klatkę piersiową, ramiona, plecy i nogi Julie. Kiedy odwiedziłam Julie w szpitalu, byłam wstrząśnięta jej wyglądem. Pytałam lekarzy, czy to na pewno ospa wietrzna, ponieważ pierwszy raz widzę coś takiego. Ale oni niezmiennie odpowiadali, że nie dzieje się nic złego i wkrótce choroba ustąpi. Jednak pęcherze namnażają się w zastraszającym tempie. Pęcherze łączyły się ze sobą, tworząc wielkie plamy. Nie można było jej rozpoznać. Wyglądała, jakby ktoś oblał ją wrzącym olejem. Bardzo chciałam ją przytulić, ale każde dotknięcie sprawiało jej ból. Mogłam tylko stać i patrzeć, jak cierpi. W głębi serca czułam, że to nie ospa wietrzna. Działo się coś o wiele gorszego. Chcąc ratować swoje dziecko, Jean błaga lekarzy, by zlecili dodatkowe badania. Nikt nie brał pod uwagę innej możliwości niż ospa wietrzna. Moja córka umierała na moich oczach, a ja mogłam tylko bezradnie patrzeć na jej agonię. Powtarzałam, że to nie może być ospa wietrzna, ale nikt nie słuchał. Oddałabym wszystko, żeby coś takiego spotkało mnie, a nie ją. Gdy dyżur obejmuje Lois Tyler, ta doświadczona pielęgniarka jest wstrząśnięta wyglądem Julie. Całe jej ciało było pokryte pęcherzami. Niektóre z nich miały rozmiar 10, a nawet 15 centymetrów. W przypadku ospy wietrznej pęcherzyki osiągają średnicę najwyżej 0,5 centymetra. Czułam, że Lois jest moją jedyną nadzieją. Widziałam, że stan Julie bardzo ją zaniepokoił. Według mnie to nie była ospa wietrzna. Lois zetknęła się już kiedyś z podobnym przypadkiem u dziecka chorego na rzadką i często śmiertelną chorobę. Uważałam, że ktoś powinien jeszcze raz zbadać Julie i zmienić zalecenia. Podzieliłam się swoimi wątpliwościami z opiekującym się nią pediatrą, który zapewnił mnie, że porozmawia o tym z innymi lekarzami. Dermatolog dziecięcy dr Bernard Cohen ogląda Julie i zgadza się, że objawy wskazują na coś więcej niż ospa wietrzna. Jeśli u chorego, który zaczął przyjmować lek przeciwpadaczkowy, następuje gwałtowny wysyp zmian skórnych, mogą stanowić one reakcję alergiczną. Historia choroby Julie wskazywała na zespół Stevensa-Johnsona. Zespół Stevensa-Johnsona jest zaburzeniem autoimmunologicznym wywołanym reakcją na niektóre leki. U osób zdrowych białe krwinki chronią organizm przed wirusami i bakteriami. Lecz u Julie lek przeciwpadaczkowy sprawia, że leukocyty atakują błony śluzowe i skórę. Na obumierającym naskórku tworzą się pęcherze. W przypadku Julie zespół Stevensa-Johnsona został wywołany przez lek przeciwpadaczkowy.
Kiedy okazało się, że cierpienia Julie zostały spowodowane reakcją alergiczną na lek, byłam wściekła, że nikt mnie nie uprzedził. Nigdy bym nie pomyślała, że organizm może zareagować tak gwałtownie. Wszystkie dolegliwości Julie były reakcją na lek przeciwpadaczkowy, który zaczęła przyjmować 3 tygodnie wcześniej. Pierwsze, ucierpiały oczy. Powieki Julie spuchły, ponieważ utworzyły się pod nimi pęcherze. Stało się tak, bowiem uszkodzone zostały komórki naskórka. Kiedy naskórek obumiera, oddziela się od skóry właściwej. Jeśli zmiana obejmuje dość duży obszar, powstaje pęcherz. Pęcherze utworzyły się również w ustach i przełyku Julie, uniemożliwiając jedzenie i prowadząc do odwodnienia. Było to dla niej bardzo bolesne. W miarę rozprzestrzeniania się pęcherzy, stan Julie pogarszał się. Obumierająca skóra wytwarza związki chemiczne wywołujące gorączkę. Zadaniem naskórka jest ochrona organizmu przed czynnikami zewnętrznymi. Jeśli go zabraknie, jesteśmy bezbronni. Dlatego całkowita dysfunkcja naskórka sprawia, że zespół Stevensa Johnsona jest tak groźny dla życia. Gdy wreszcie postawiono właściwą diagnozę, Jean spadł kamień z serca. Pomyślałam, dzięki Bogu, teraz może być tylko lepiej. Ale wtedy lekarz powiedział, że Julie może z tego nie wyjść. Jej stan był bardzo poważny. Nie da się żyć bez skóry. Jean wpadła w rozpacz. Pochyliła się nad Julie i krzyknęła: Boże, nie zabieraj mojego dziecka. Obawa, że mogę ją stracić, była porażająca. Nie byłam na to gotowa. U 11-miesięcznej Julie McCauley stwierdzono zespół Stevensa Johnsona. Tę niezwykle rzadką chorobę wywołał podawany dziewczynce lek przeciwpadaczkowy. Ponad 80% jej ciała pokryte jest groźnymi dla życia pęcherzami. Ryzyko śmierci spowodowane jest możliwością wystąpienia wtórnego zakażenia. Jeśli na błonach śluzowych i na skórku powstają otwarte rany, bakterie bez trudu mogą w nie wniknąć. Nie dysponujemy lekiem na tę chorobę. Możemy tylko czekać, aż organizm sam ją pokona. W pierwszej kolejności lekarze odstawiają lek przeciwpadaczkowy. Zaczęliśmy podawać jej lek uspokajający, który zmniejsza ryzyko drgawek. Staraliśmy się również nie dopuścić do zakażenia wtórnego. Leczono ją jak pacjenta po oparzeniu. Była owinięta bandażami od stóp do głów. Mogłam tylko czuwać przy niej i modlić się o cud. Lekarze robią wszystko, by nie dopuścić do infekcji, lecz pomimo ich wysiłków stan Julie gwałtownie się pogarsza. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Pojawiła się wysoka temperatura i silny kaszel. Wyraźnie słychać było, że ma kłopoty z oddychaniem. Jej oddech stał się głośny, chrapliwy i bulgoczący. Zawołałam lekarza, który zlecił prześwietlenie płuc. Zdjęcie ujawniło, że płuca Julie są wypełnione martwym naskórkiem. Julie's lungs were collapsing from so much sloughing. Płuca dziewczynki pokryte są pęcherzami i wypełnione martwą tkanką. Trzeba było podać jej tlen.
Zdiagnozowanie zespołu Stevensa Johnsona to tylko wierzchołek góry lodowej. Uszkodzenia skóry, nadżerki i pęcherze w ustach, oczach i na skórze mogą rozwijać się nawet przez kilka tygodni. U niektórych pacjentów pojawia się ostra niewydolność oddechowa, będąca przyczyną kolejnych komplikacji, a niekiedy nawet śmierci. Lekarze obawiali się, że Julie może nie przeżyć do rana. Moja siostra była przy mnie przez całą noc. Nie odstępowała mnie na krok. Ona też bała się, że Julie może nie przeżyć i nie chciała, żebym była wtedy sama. Pamiętam, że krzyczałam i płakałam. Nie mogłam opanować emocji. Byłam zdruzgotana. Patrzyłam, jak moja córka odchodzi tylko dlatego, że zaszkodził jej lek, który miał jej pomóc. Starając się za wszelką cenę podtrzymać oddychanie, lekarze intubują Julie. Co 15 minut pielęgniarka odsysała martwą tkankę gromadzącą się w płucach. Julie dławiła się i broniła przed tym, ale po każdym zabiegu oddychała swobodniej. Lekarze muszą również zbadać oczy Julie, których nie otwierała od wielu dni. Istniało niebezpieczeństwo powstania zbliznowaceń, które zwłaszcza w okolicy rogówki groziłyby trwałą utratą wzroku. Powiedziano mi, że lekarze walczą o uratowanie wzroku Julie, ale rezultat będzie znany za kilka miesięcy. Słysząc to, nie mogłam powstrzymać łez. Po 2 tygodniach stan Julie wreszcie zaczyna się poprawiać. Temperatura wróciła do normy. Nie wiadomo dlaczego, ale choroba dała za wygraną. System odpornościowy, który został rozregulowany, znów zaczął działać prawidłowo. Najgorsze minęło. Wszyscy odczuliśmy ogromną ulgę. Jean, szczęśliwa, że jej córka dochodzi do zdrowia, zastanawia się, dlaczego popełniono tak dużo błędów. Czułam złość, ponieważ lekarze postawili błędną diagnozę. Zespół Stevensa Johnsona występuje niezwykle rzadko, w 3 do 6 przypadków na milion. Pierwsze objawy przypominają wietrzną ospę. Niestety, nie każdy ma na tyle otwartą głowę, by wziąć pod uwagę inną możliwość. Zawsze stoję po stronie pacjentów. Jeśli trzeba zwrócić na coś uwagę lekarzowi, robię to. Gdyby nie postawiono właściwej diagnozy, choroba mogła zakończyć się śmiercią. Julie miała szczęście, że napotkała na swojej drodze Louis, ale choroba pozostawiła trwałe ślady. Dziewczynka straciła wzrok w prawym oku, a lewe jest bardzo osłabione i wrażliwe na światło. Przez kolejny rok Julie dochodzi do zdrowia, co kończy się miłą niespodzianką. Padaczka Julie minęła. Nie wiadomo, co ją wywołało. Ostatni napad wystąpił w wieku 15 miesięcy. Dziś Julie ma 16 lat i dawno zapomniała o swoich przejściach. Julie jest normalną nastolatką, niczym nie różniącą się od rówieśników. Chciałabym pójść do koledżu, na studia medyczne. Nie wiem jeszcze, co będę robić, ale moim marzeniem jest śpiew. Udowodniła, że jest prawdziwą wojowniczką. Jestem pewna, że osiągnie zamierzony cel. Wsparcie rodziny dodaje mi sił. Chciałabym podziękować mamie za to, że o mnie walczyła. Gdyby nie jej upór, nie byłoby mnie tutaj.
Podczas gdy Jean McCauley widzi, jak stan jej córki gwałtownie się pogarsza. Rodzice Conora Haybacha są świadkami, jak choroba powoli niszczy życie ich syna. W 1966 John Haybach i Sue Conley są beztroskimi nastolatkami z Chicago. Byłem uczniem katolickiego liceum dla chłopców, a on dla dziewcząt. Moja siostra zachęcała mnie, żebym się z nią umówił. Od razu mi się spodobał. Joe i Sue zaczęli spotykać się, a na trzecim roku studiów wzięli ślub. Gdy John skończył neurobiologię, a Sue pedagogikę specjalną, młoda para mogła zacząć spełniać swoje marzenia. Zawsze chcieliśmy mieć dużo dzieci. Oboje mieliśmy liczne rodzeństwo. Sami planowaliśmy co najmniej czwórkę dzieci. Pierwsza rodzi się dziewczynka, której nadają imię Micoline. Wkrótce Sue znów jest w ciąży. Nie obawialiśmy się porodu. Byliśmy do niego dobrze przygotowani. Obie ciąże przebiegały bezproblemowo. Po urodzeniu Conor ważył 3 kg. Wydawał się zdrowym dzieckiem, ale podczas karmienia zachowywał się dziwnie. Próbował ssać, ale po chwili rezygnował. Bardzo szybko się męczył. Martwiłam się, że nie je. Lekarz stwierdził, że cierpi na hipotonię. Hipotonia, czyli zmniejszenie napięcia mięśniowego, może być spowodowana zaburzeniami genetycznymi, chorobami mięśni lub centralnego układu nerwowego. Mięśnie warg i języka nie pracowały. Moje dziecko było chore, a ja nie bardzo wiedziałam, co robić. Powiedziano nam, że należy poddać go fizjoterapii. Lekarz był przekonany, że terapia okaże się skuteczna. Natychmiast rozpoczęliśmy ćwiczenia. Lecz po kilku tygodniach Conor wciąż nie może łykać. Jadł zbyt mało. Przez pierwszy miesiąc nie przybierał na wadze. Miał 10 tygodni, gdy lekarka stwierdziła, że trzeba zacząć podawać mu pokarm stały. Powiedziała, że trochę na to za wcześnie, ale w tej sytuacji warto spróbować. Rzeczywiście jadł więcej i od razu przybrał na wadze. Do 10 miesiąca Conor rozwija się prawidłowo. Wtedy pojawia się niepokojący objaw. Próbował mówić, ale nie mogliśmy go zrozumieć. Miał trudności z wymową. Największy kłopot sprawiały mu sylaby. Pediatra wyjaśnia rodzicom, że problemy z mówieniem są skutkiem hipotonii. Ssanie i mówienie angażują tę samą grupę mięśni. Jedynym wyjściem były ćwiczenia logopedyczne. Staraliśmy się w niczym go nie ograniczać, aby mógł swobodnie się rozwijać. W ciągu kolejnych lat mowa Conora poprawia się, choć hipotonia nie daje za wygraną. Wciąż poddawaliśmy go terapii, którą zresztą bardzo lubił. Idąc do przedszkola, Conor nie ma już problemów z mówieniem i przełykaniem. Wręcz przeciwnie, pięciolatek uwielbia jeść. Z chudzielca zmienił się w pączka. Ale nie przejęliśmy się tym, ponieważ w naszych rodzinach jest wiele osób przy kości. W szkole podstawowej Conor jest najgrubszy w klasie, lecz poza tym świetnie sobie radzi. Conor nigdy nie miał problemów z nauką. Był bardzo towarzyski i dobrze czuł się w szkole. Ale gdy chłopiec kończy 12 lat, jego rodzice zauważają niepokojące zmiany. Ich syn tyje w oczach. Przy wzroście 146 cm waży 68 kg.
Lekarka uspokajała nas, że z czasem Connor stanie się wyższy i szczuplejszy. Jednak w ciągu następnego roku zaniepokojeni rodzice zauważają, że ich syn wciąż przybiera na wadze. Dziwiliśmy się, dlaczego tak się dzieje, ponieważ jadł w domu to samo, co my. Zwykle odżywiamy się zdrowo, a on jadł to samo i tyle samo, co reszta rodziny. Heibachowie nie wiedzą, że poza domem ich syn kompulsywnie się objada. Kupowałem sobie dodatkowe lunche i kiedy rozbrzmiewał dzwonek na lekcję, zostawałem sam w stołówce, żeby dokończyć jedzenie. Wciąż odczuwałem niezaspokojony głód. Byłam pewna, że jedząc to, co my, nie mógłby tak utyć. Zapytałam, co się dzieje. On na to: nie wiem, mamo. Przy wzroście 147 cm ważył 84 kg. Czułem się samotny. Nie wiedziałem, co mi jest. Bez przerwy czułem głód i jadłem coraz więcej, żeby go zagłuszyć. W wieku 13 lat Connor Heibach mierzy 147 cm i waży 84 kg. Wciąż czuje głód, który zaspokaja za plecami rodziców. Nigdy nie czułem się syty. Bez przerwy musiałem jeść. Wstydziłem się tego i nie chciałem mówić rodzicom. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak szybko tyje. Zaniepokojeni tuszą syna, Heibachowie zabierają go do lekarza. Pediatra skierował nas do poradni dietetycznej, gdzie opracowano dla Connora specjalną dietę. Do szkoły dawałam mu chude mleko, owoce i gotowane na parze warzywa. W domu Connor stosuje się do zaleceń, ale po drodze do i ze szkoły nie może powstrzymać się przed kupowaniem dodatkowych posiłków. Rano jadłem śniadanie. W drodze do szkoły kupowałem jakąś bułkę, potem jadłem lunch, a w drodze powrotnej potrójnego cheeseburgera i frytki. Do domu wracałem akurat na obiad. Nie zauważyłem, żeby jadł więcej od nas, ponieważ robił to ukradkiem, poza domem. W końcu postanowiliśmy rozwikłać tę tajemnicę. Pediatra podejrzewała, że Connor ma problemy z trawieniem albo cierpi na zaburzenia pracy tarczycy, które mogą powodować otyłość, i wysłała nas do endokrynologa. Endokrynolog specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu hormonalnego związanego z metabolizmem. Zabrałam Connora do endokrynologa dla dorosłych. Lekarka zważyła go i pobrała krew, żeby przeprowadzić testy. Ale wszystkie wyniki są prawidłowe. Jedyną diagnozą było stwierdzenie otyłości. Miałem nadzieję, że wszystko się wyjaśni, ale tak się nie stało. Zaczęliśmy niepokoić się na poważnie, ponieważ nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Bałem się. Gwałtownie przybierałem na wadze i nic nie mogłem na to poradzić. Musieliśmy kupować coraz większe spodnie i koszule. W szkole śmiano się z niego. Serce nam pękało, ale nie wiedzieliśmy, jak mu pomóc. W wieku 15,5 roku ważył prawie 130 kg. Był chorobliwie otyły, co bardzo nas martwiło. Johnny i Sue nie podejrzewają nawet, do czego posuwa się ich syn.
Nieopanowane objadanie się przybiera na sile i prowadzi do przerażających skutków. Chodziłem od jednej restauracji do drugiej, dopóki nie skończyły mi się pieniądze. A potem szedłem na zaplecze i wyjadałem ze śmietników. Wiedziałem, że ludzie nie zjadają całych porcji. Kiedy ktoś na mnie patrzył, czułem wstyd. Ale nic nie mogłem na to poradzić. Miałem problem, ale nie potrafiłem poprosić o pomoc. Nie mogłem nad tym zapanować i bałem się. Sytuacja była krytyczna. Miał problemy z oddychaniem, z poruszaniem się, z wykonywaniem najprostszych czynności. Z trudem wchodził po schodach. Pediatra zasugerowała wizytę u endokrynologa dziecięcego. Rodzice od razu umawiają się z dr Aydin. W ustaleniu diagnozy opieramy się przede wszystkim na badaniu bezpośrednim i na historii choroby. W przypadku Conora było oczywiste, że nie jest to zwykła otyłość. Po zbadaniu Conora dr Aydin ma pewne podejrzenia, ale by je potwierdzić, musi wykonać badanie krwi. Należało przeprowadzić test genetyczny, polegający na zbadaniu próbki krwi chłopca. Po otrzymaniu wyników poprosiłam Heibachów o przybycie. W oparciu o historię choroby, badanie i test genetyczny, stwierdziłam u Conora zespół Prader-Willi'ego. Zespół Prader-Willi'ego to choroba genetyczna prowadząca do chorobliwej otyłości. U osoby zdrowej część mózgu zwana podwzgórzem reguluje uczucie sytości i głodu, lecz u Conora podwzgórze nie funkcjonuje prawidłowo, wywołując nieopanowaną chęć do jedzenia. U podłoża choroby leży niezdolność do regulowania apetytu i odczuwania sytości, co prowadzi do objadania się. To zupełnie inny głód niż ten, który odczuwamy, gdy nie zjemy posiłku. To nie jest kwestia woli, lecz niekontrolowany przymus. W końcu wyznałem rodzicom, że zjadałem dodatkowe posiłki i grzebałem w śmietnikach. Było mi go żal. To musiało być dla niego upokarzające. Zadziwia mnie, do czego posuwał się, by zdobyć jedzenie i ile potrafił zjeść. Czułem ogromną radość i ulgę. Jeszcze dziś mam łzy w oczach. Wreszcie dowiedziałem się, co mi dolega. Z jednej strony ulżyło nam, z drugiej jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że to poważne schorzenie. Jednym z objawów choroby jest hipotonia. Symptom ten pojawił się u Conora od razu po urodzeniu, gdy zmniejszone napięcie mięśniowe uniemożliwiało mu ssanie. Wiotkie mięśnie utrudniają karmienie niemowlęcia. Brak napięcia mięśniowego przeszkadzał mu również w mówieniu. Problemem były mięśnie przepony, warg i języka. Ich masa jest o 1/3 mniejsza niż w przypadku osób zdrowych. Niemowlęta cierpiące na zespół Prader-Willi'ego są niejadkami. Niepohamowany apetyt pojawia się u nich z wiekiem. Nie wiemy, co sprawia, że dzieci nagle zaczynają przejawiać zainteresowanie jedzeniem. Sue i John nie rozumieją, dlaczego nikt nie próbował połączyć elementów układanki wcześniej.
Lekarze spotykają się z otyłością na co dzień. Zespół Prader-Willi'ego to bardzo rzadkie schorzenie. W Stanach Zjednoczonych występuje u jednego na 15 tysięcy noworodków. Connor ma szczęście, że choroba została rozpoznana, nieleczona. Może nawet zakończyć się śmiercią. Ilość pochłanianego pożywienia może doprowadzić do pęknięcia żołądka. Skutkiem otyłości związanej z zespołem Prader-Willi'ego są zawały serca, wylewy, a także podwyższone ciśnienie krwi. Mieliśmy szczęście, że nie stało mu się nic poważnego. Niestety, na tę chorobę nie ma lekarstwa. W tym przypadku nie potrafimy farmakologicznie kontrolować apetytu. Na chorych nie działają leki zmniejszające łaknienie, które stosowane są przy innych schorzeniach. Bardzo przeżyliśmy fakt, że choroba jest nieuleczalna. Zrobilibyśmy wszystko, żeby zapewnić Connorowi szczęśliwe życie. Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie go w domu opieki, ale wiedzieliśmy, że nigdy się na to nie zgodzimy. Kluczem do sukcesu jest całodobowa opieka rodzica, który monitoruje wagę i wydziela posiłki. To bardzo skuteczna metoda. Umieściliśmy jedzenie poza zasięgiem Connora. Wszystkie artykuły spożywcze znajdują się w zamykanej spiżarni. Wieczorem sprawdzamy drzwi, żeby Connor nie wyszedł na poszukiwanie jedzenia. Musimy zachować ciągłą czujność, ponieważ osoby z tym schorzeniem wykazują się niezwykłą pomysłowością. Jedynym rozwiązaniem jest ciągła opieka. Sam nie dałbym rady. Dzięki zdwojonej czujności Heibachowie kontrolują wagę Connora przez okres nauki w liceum, ale wkrótce pojawia się inny problem. Ktoś musiał towarzyszyć mu w koledżu. Padło na mnie. Zdarzało mi się pilnować go na zajęciach, choć czasem czekałem przed salą. Obecnie Connor jest już po studiach. Jestem bardzo wdzięczny rodzicom. Nie poradziłbym sobie bez ich pomocy. Dziś Connor ma 29 lat i mieszka z rodzicami, którzy wspierają go w zmaganiach z chorobą. Connor utrzymuje idealną wagę, 60 kg. W pewnym momencie ważył już ponad 130, zatem zrzucił 70. Ze względu na mnie zmienili całe swoje życie. John pracuje w organizacji non-profit w Chicago. Connor pomaga mu jako analityk danych. Mam nadzieję, że moje przeżycia dadzą nadzieję innym chorym. Connor jest dla nas błogosławieństwem. Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem wydobywa z nas to, co najlepsze. Jego obecność nas wzbogaciła. Uczyniła nas lepszymi ludźmi. Wiedziemy wspaniałe życie. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Anna Smoczyńska. Czytał Andrzej Leszczyński.